bardzo ważny mecz dla nas. Panowie, solidna pierwsza połowa, kontynuujemy tak samo. Sztuczne boisko, nie? U nich na wyjeździe. Sztuczne. No, wszyscy mają sztuczne. Mhm. Ciężko utrzymać. No tak, a wiecie, że w Andorze, kogo gracie w Andorze? Nie. No to już teraz mają normalne boisko? Bo oni awansowali do drugiej tej La Ligi, czy do drugiej ligi. Mhm. I tam jest wymóg, że już normalne boisko muszą być. I tam, gdzie my graliśmy z Andorą, to zrobili oświetlenie jakieś lepsze i już normalną boisko muszą mieć. Krótę boisko. To jest ten klub Pike, czy to nie jest ten? Tak, ten? No to jest jego klub. Dołożył, na przykład, tak? Na przykład w europejskich pucharach nie ma wymogów, że trzeba mieć naturalną... Nie, bo widzimy, że nawet grają ci z drużyna... Boys coś, nie jak to Young Boys? Young Boys Berno. To oni chyba grają na sztucznej. Okay. Wiesz, widzimy, że na sztucznej. Tak. Wy mieliście tą drużynę. No właśnie, z tym Bodo też graliście, nie? Którą? No też masz sztuczną. Bodo Glimt. W Norwegii. Też tam dostaliście chyba, nie? Tak, też ciężko? No, 6-1. A to to, okej. Okay, 6-1. Przegraliście chyba? Okej. Okay. Wielki lek na radę. Ale czy ciężko się grało tam? A w jakim okresie graliście? Zima. No, rok temu dokładnie. A rok temu, tak. Bo to było po grupie, byliście z grupy, czy tak. W grupie to było jeszcze? Nie, w grupie. W grupie. Ale już końcówka, ale tak, rok temu się grało jeszcze. I później chyba półfinał, graliśmy znowu z nimi. I przegraliśmy tam 2-1. A to mogliście się spotkać wcześniej zamiast w finale z nimi? Jak graliście w grupie? Tak, bo to był półfinał. A półfinał już można? Ja myślę, że dopiero w finale może się spotkać znowu. I przegraliśmy tam 2-1. A, bo jest no, losowanie, jest okej znowu. A drugi mecz wygraliśmy 4-1. U siebie. Czy tam ciężko? Tam Lech musi się na jakiś remisie postawić. Słuchaj, słuchaj. Czy się nasłuchasz tutaj? To... Tutaj defensywnie, dobrze stać, dobrze ustawiać się, może jakaś konterka i ja u siebie. Nie no, bo to jest w lutym mecz, to zim, nie, no to będzie zima. No nie, u nich tam cały czas jest przecież drama. Albo wiecznie może też być. Wiecznie najgorzej. Legia tam grała też, nie? W lecie jakoś chyba rok temu. Ale tak, ale oni to co innego już, zima. No tak. Ale oni wygrali tam. Wygrali, no. Wczoraj ja też takie robiłem co? Prawdy się przy tych rzutkach, no, więc... No, trochę weszło. No, ale wczoraj nie czułem tego treningu gdzie wcześniej. Okej. Okay. Ale dzisiaj chyba tak by ten drugi dopiero jakby przyszedł z wczorajszym połączeniem. Super. Od pół roku nie zagrałem w miksa chyba. Raz połówkę zagrałem w jakimś meczu, to w ogóle wiesz, stopnie zaczęły boleć. Ja mam wygrany jest bank. Ale może teraz gdzieś parę razy zagram, no bo ta pogoda może być wiesz, styczeń, luty taka, wiesz, na wyjazdach gdzieś. Ale do tej pory to, no gdzie jak po 20 stopni cały czas. Tak, raz. Tak. Na czym być? Ja. O, on sobie poradzi. Sekund. Najgorsza piłka dla bramkarza. Tak wychodzisz. I jest to, nie? I skaczą z tobą. Tak, rybatka? Czy nie mam tego robić? Please. T-team. Tea time. Herbata. 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 Proszę. They had 10 men and it was you went 1-0 down and you win 2-1 at Serie A. Yeah, yeah. Verona. Hellas, nie? Yeah. Yeah. Dawidowicz has a red card. Yeah, right? Yeah. Game. Yeah. Yeah, I watched he scored. It. He scored, didn't it? His lucky goal. Yeah. Yeah. Nah, I see, yeah. But it must be hard when yeah. When you and Napoli play the top teams because they sit closing here. Time. You have a lot of ball and then they close the middle. Takie pewnie nie skończysz. Nie się grałem. Wydaje mi się. Człowiek się lepiej czuje teraz na nowo. Dzięki. 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 Dziękuję. You are not using your new shoes until game? Yeah, I'll wait till guitar, okay. Yeah. Not now. Especially, yeah. They get muddy on this pitch. Okay.
Ale fajnie, że obszary dał film do zoo. No nowe fajnie, że coś zmieniają, że nie cały czas czerwone. Nowa kolekcja wychodzi. Nie ma zoo. New collection. The white color. Fucking hell. Mad slide. Take the new color. Green. Przed rok. Po podaniu. Tak jak to się ale wyszły jesteś. Trzy ćwiczenia zostały. Ale to na drugo, ok. Na napój! Nie było ziemi? Nie. A można te? Muszę atakować bo mam jeden. Dobra, daj. Nie, dobra, ja. Nie, nie, wezmę, daj, daj, daj. Nie, 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 nie. Wolę dostać. Nie, ja wezmę, daj. Decyzja. No. Ja biorę. Potem ja cię uratuję. Nie, nie, na rękę. Matrix! Mam na rękę się go, nie? Weź, tak. Nie, tu miałem, patrz, tak. Weź. Nie, nie dostał. To jest tam. No i strzelamy. Ojej, na bioderku państwa. Stop, stop, stop. Wycia. Co? 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 Żebyś. Chyba kończymy tym akcentem. Weź! Nie, nie, 3 minuty. A śnieg pada ci deszcz, mówią na wieczór, także żeby jeszcze na troszeczkę tutaj pomóc, także niebiosa sprzyjają. Ale to nic, chłopaki. My sobie poradzimy, my z każdych warunków zrobimy atut, a nie problem. I się do tego przystosujemy, żeby dobrze zagrać się dzisiaj wieczorem. Musimy sobie chwileczkę porozmawiać na temat reprezentacji Chile. Tam przyszedł nowy trener, ciągle zmieniają, ciągle szukają jakichś rozwiązań. Zakładamy, że mogą grać i na trójkę obrońców, na czwórkę obrońców. Nam to niewiele zmieni. Co musimy wiedzieć o drużynie Chile? Drużyna Chile to jest taki zespół, który lubi grać podania na wolne pole. Jak popatrzycie w tych fragmentach, które za chwilę wam przedstawię, to zobaczycie, jeśli przeciwnik się ustawia tu linię obrony, to Vidal czy inni pomocnicy szukają tych biegających, czy to będzie Sanchez, czy inny napastnik, szukają takiego właśnie podania pojedynków biegowych. Patrzymy na to, żeby się nic nie wydarzyło, ale nie możesz myśleć codziennie rano, żeby się nie zacząć przegolenia, bo codziennie rano ci ktoś z was myślał, że ktoś kiedyś z was umrze? No nie, tak samo my nie możemy myśleć o kontuzjach, chłopaki. Nie myślcie o kontuzjach. Skupcie się na sobie, skupcie się na przyjęciu, na podaniu, na prostych elementach. Musicie się zaangażować przede wszystkim motorycznie w ten mecz. To będzie trudny mecz, bo tak jak mówiłem, warunki będą takie, jakie będą. Trzeba będzie w tym zimie się dobrze rozgrać, później troszeczkę w przerwie się schodzicie w szatni, później znowu jeszcze raz się trzeba się rozgrać. Będą na pewno zmiany, dużo będzie zmiennych dzisiaj w tym meczu, ale to jest bardzo ważny mecz dla nas, chłopcy. Tam gdzie piłka, tam nasze ustawienie. Piłka w lewo, przesuwamy się całym zespołem. Robi zamach, będą dużo tych piłek grali za nasze plecy, za obrońców środkowych, za bocznych obrońców. Spodziewajcie się tego, odpowiadamy w tempo na zamach. Gramy dwójką napastników, bo tyle to jest dobrze, że jeden zbiegnie, a drugi cały czas jest świetne bramki. Jeden do przodu, drugi gra od piłki. Cały czas gra przed sobą. Musimy mieć piłkę cały czas przed sobą, nigdy za plecami, ok? Tyle panowie, idziemy.
z otwarci, tylko podpor, dolne podanie i drugie najważniejsze było dobre. Brawo, widziałeś, dwa razy. No, próba. To jest wieś, zagrasz dobrze i różnica między tym, czy mamy sytuację, czy strzelimy bramkę, czy nie. Takie jest łatwe podanie. Dziura była, wystarczy było tylko obrócić. Co? Ale oni tam wszyscy poszli. Gdzie, tam? Tak, tam. Wszyscy tam poszli. Około, zagraj do środka, albo wejdź do środka, idź do środka, nie do linii, bo jak cię odprowadza ciałem, jak ma lewy bark otwarty od linii, to się okaże, bo musi cię do linii odwrócić. Jak cię tak łapie, to idź tam do linii, ale jak ma ciało otwarte, to mu cię będzie środkiem razem, wtedy do środka, jak nie masz kontroli. Tak. Panowie, solidna pierwsza połowa, kontynuujemy tak samo. Chłopcy, jedna zmiana, gdzie jest Kamili? Jestem. I co, wiemy, że ryzykowasz? Wojsko się robi coraz cięższe, dobra robota, o to mi chodziło. Dzięki. Zmienimy ustawienie, tak jak mówiłem, przepraszam. Będziemy grali na szóstym progresu. Będzie grał Bedi, będzie grał Kiwi. Z prawej strony będzie grał Guma, z lewej strony będzie grał Bereś. Spodziewałem się tego zwycięstwa, tak się mnie to nie dziwi. Widziałem wasze nastawienie, widziałem wasze podejście do tego meczu. To było trudne boisko dla nas, dla nich, ale dostosowaliśmy się dobrze i dłużej ten mecz trwał. Lepiej to wyglądało, jeśli chodzi o opanowanie nad piłką, chociaż czasami ta piłka nie słuchała. Ale generalnie, chłopcy, to jest taki mecz, który pokazuje nam też kierunek. Chile gra bardzo podobnie na Meksyku. Musicie się przygotować, że za 5 dni, za 6 dni będziemy grali z Meksykiem i będą w podobny sposób grali. Widzieliście, ta piłka ich słucha. I tak będzie, tego nie zmienimy, ale możemy wygrać innym sposobem. Piona! No jest! No jak nie mam ideje, czekaj, wygrasz mi spadnie, kurwa. Dobrze, podchodzę. Ale cię złapałem tutaj. No, ty, ale jak mi się... Ale wiesz co, nie, ja bym mnie wpiło to, że wiesz, jest piła stykowa, ja zostawiam, on mi z tyłu z dwoma pojechał tak nogami. No po co to robić? Tak piłka wychodzi. I tak piłka wychodzi. Puchar Polski był taki mecz pod Łodzią. Sokołem Aleksandru. Tak. I tam jakiś remis taki wysoki był. Remis był 1-1 i w karnym. Na pewno to był jeden z pierwszych, może, nie wiem czy pierwszy, bo ja debiutowałem tak na Jagiellonii. Tak, że przyjechałeś, to tak. Się, ale nie mówię o ligowym. Debiutowałem na Jagiellonii, to na pewno. A no to właśnie, coś mi się tak to była chyba druga kolejka zaraz, więc nie wiem. Sprawdzimy potem, ale to zasięgu nie ma na razie, żeby sprawdzić. No to pierwszy mecz, bo to ja nie mówię o ekstraklasie, o tym lidze, tylko nie widziałem, no w reprezentacji młodzieżowej kiedyś tej ligi 17 grałem. Nie, tej takiej nie, 19-21. Już w tych takich młodzieżowkach. 21 to na bramce nawet co zażywali. No, tylko że ja już jak Hiszpanią, wtedy, nie? Tylko że ja grałem wtedy z rocznikiem 8-6 my grali. Okej. Okay. Jestem 8-8, to wtedy graliśmy jeszcze z 8-6. Nie kojarzy trener? Na bramce? No. Była tam. Znaczy, ale co było? 10 minut, 15, nie, bramka z czerwoną, nie? I will.